Panie Prezydencie, Szanowna Pani Dyrektor wraz z gronem pedagogicznym, drodzy rodzice oraz Wy, drodzy uczniowie, główni bohaterowie dzisiejszego wieczoru. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj uczestniczyć w Waszej studniówce. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, które do mnie skierowaliście. Liceum imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie leży szczególnie w moim sercu, ponieważ sam kończyłem tę szkołę. Tak więc podobnie jak Wy, trochę lat wstecz miałem okazję również uczestniczyć w studniówce jako uczeń i mogę Wam powiedzieć z perspektywy czasu, że to są świetne wspomnienia. I tego Wam mogę życzyć, by dzisiejszy bal pozostawił w Waszych umysłach, sercach właśnie wspaniałe wspomnienia z tego czasu liceum oraz dzisiejszego wieczoru. Życzę Wam tego także w imieniu oczywiście Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. Życzę wiary, byście wierzyli w to, że możecie spełnić swoje marzenia. Ale by spełnić marzenia, potrzebna jest także motywacja i jeszcze ten wysiłek przez 94 dni, by zaplanować swoją naukę w taki sposób, by osiągnąć te wyniki z matury, które pozwolą Wam dostać się na wymarzone studia. Mogę Was zapewnić, że jeśli już mieliście maturę próbną i nawet wynik tego egzaminu nie poszedł zbyt dobrze, macie wystarczająco dużo czasu, by to nadrobić i to kilkukrotnie. Macie cały czas szansę, by swoje 100% na maturze uzyskać. To wszystko jest w Waszych rękach. Życzę Wam także optymizmu, ponieważ ludzie, którzy idą z uśmiechem przez życie, osiągają więcej i potrafią otworzyć wszystkie drzwi. Niech ten bal, niech ten wieczór będzie spędzony w jak najlepszej atmosferze. Życzę Wam wszystkiego dobrego oraz spełnienia marzeń. Czas zacząć.
pożegnanie, moi drodzy, z rodzicami, z wszystkimi osobami, które zostały. Dzisiaj w sali w Osieczku uczniowie trzecich klas, trzyletniego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie zatańczyli poloneza. Tak, to jest ostatni rocznik szkół gimnazjalnych, które kończy nasze liceum i w ten sposób wygasza się trzyletnie liceum. Rzeczywiście żal, ale wydaje mi się, że czteroletnie liceum spełni swoje zadanie. Wydaje mi się, że praca z młodzieżą przez 4 lata będzie owocowała dużo lepszymi wynikami na egzaminie maturalnym, ale mam nadzieję, że ci uczniowie też sobie na tym egzaminie poradzą. Mimo pandemii, mimo nauczania zdalnego, staraliśmy się przygotować naszych uczniów do tego najważniejszego egzaminu, no, który już będzie za 94 dni. Powiatowi zależy na jak najlepszym rozwoju szkół, które leżą na jego terenie, dlatego też ta szkoła, liceum imienia Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, również jest w ramach naszej uwagi i zależy nam na tym, by osoby, które kończą zarówno tę szkołę, jak i inne, osiągały sukces, zostawały na terenie powiatu żyrardowskiego, tu znajdowały pracę i przyczyniały się do jego rozwoju. Na pewno uczniowie zapamiętają ten bal. Niestety w ubiegłym roku studniówka się nie odbyła ze względu na pandemię. Cieszę się, że w tym roku mają taką szansę i że ten bal zapadnie im na długo w pamięci. Z czasem, bo jeszcze zostało 94 dni, tak jak dzisiaj mówili, do matury, więc trzeba będzie po prostu ostatnie szlify tak zwane wykonać, żeby wszystko wyciągnąć na prostą, no i po prostu zdać maturę i dostać się tam, gdzie się chce, tak? Zgadzam się z tym. Studniówka to był taki rozgarniarz dosłownie. Do wczoraj mieliśmy kwarantannę, ale jednak wszystko się udało. Przemówienia, wszystko na biegu, ale jak widać chyba się udało wszystko, co chcieliśmy. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie super zabawa.